raz jeszcze. Nasze wystąpienie jest związane z grantem badawczym, który realizujemy. Dotyczy on opisania utworów osieroconych, które będziemy analizować na przykładzie zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej doktoratów, filologów i filozofów pochodzenia żydowskiego, którzy tworzyli swoją pracę w dwudziestoleciu międzywojennym. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałabym przedstawić definicję utworu osieroconego, którą można skontrastować z definicją utworu w ustawie o prawie autorskim. Jak Państwo zapewne pamiętacie, utworem w rozumieniu tejże ustawy jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ta dość podstawowa definicja, która pewnie się już dzisiaj wielokrotnie w czasie prelekcji pojawiała, staje się podstawą do ukazania wyjątkowości utworu osieroconego. Utwór osierocony, jego cechą charakterystyczną jest to, że nie możemy nawiązać kontaktu z osobą uprawnioną do utworu, czyli albo z jego autorem, albo spadkobiercą praw autorskich. Przyczyną takiej sytuacji może być to, że nie jesteśmy w stanie ustalić autora, albo nie możemy stwierdzić, gdzie on obecnie przebywa, czy żyje, jeżeli nie żyje, to kiedy zmarł i czy w związku z tym dany utwór nadal podlega ochronie autorskiej, czy być może przeszedł już do domeny publicznej i jest zwolniony z tych restrykcji. Co istotne, utwory osierocone według różnych szacunków stanowią całkiem sporą część wszystkich utworów. I tak różni badacze podają informację, że mogą one stanowić nawet 40, a nawet może 75% wszystkich utworów, jakie kiedykolwiek powstały. Taka sytuacja pokazuje nam, że jeżeli nie możemy określić autora i utwór, nie możemy z niego korzystać, tak? Ponieważ zostaje on niejako zamrożony i nie może on w żaden sposób funkcjonować w kulturze, jest jakby dla nas niedostępny, co znacznie komplikuje sytuację. To powoduje, że kultura staje się zubożona. Jak wielokrotnie mówili tutaj już przedmówcy, istotny jest kontekst społeczny. Czy prawa autorskie, które tworzy koncepcję tak rozumianych utworów osieroconych, do których przez długi czas nie było dostępu, jest taka postawa uzasadniona, czy może jednak ta stanie na straży tradycji ustalonego porządku prawa autorskiego jest dobrym rozwiązaniem, czy nie. I nie będę tutaj próbowała odpowiadać teraz na to pytanie. Myślę, że całe dzisiejsze spotkanie jest temu zagadnieniu poświęcone. Tutaj też w roli przypomnienia warto uświadomić sobie, że genezą prawa autorskiego miało być pobudzanie do twórczości, a nie jej ograniczania, no i wydłużający się systematycznie czas ochrony, prawda, o którym też już dzisiaj tutaj wielokrotnie wspominaliśmy, można poddać wątpliwość słuszność takiej sytuacji. To, co szczególnie interesuje nas w naszym projekcie badawczym, jest kontekst pamięci kulturowej. To pojęcie stworzone przez Alejdę i Jana Asmanów wydaje się szczególnie istotne w kontekście utworów osieroconych w ten sposób, że pamięć kulturowa odwołuje się do pewnej projekcji, pewnej przyszłości, rozumienia przeszłość, która rzutuje na naszą przyszłość. Pokazuje, jak istotna mogłaby być rola utworów osieroconych, gdybyśmy mogli z nich korzystać, przetwarzać je i mogłyby one współtworzyć naszą kulturę. Sytuacja na szczęście zmienia się na lepsze. Jakiś czas temu wprowadzona i implementowana na gruncie polskiego prawa dyrektywa o użytkowaniu, o wykorzystywaniu utworów osieroconych zaczyna wchodzić w życie. Już niedługo, bo 20 listopada tego roku, będziemy mieli możliwość szerszego korzystania z utworów osieroconych, ale o tym powie już Anna Smolińska. Została dyrektywa z 2012 roku zaimplementowana do polskiego prawa. Miała ułatwiać dostęp do utworów osieroconych. Jest to bardzo świeża sprawa, ponieważ ustawa została uchwalona 11 września i wejdzie w życie 20 listopada. Tak jak mówiłaś, 23 października zostały
przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego ustalone katalogi, w których należy sprawdzać, czy dany utwór można wpisać na listę utworów osieroconych. Ale najpierw należy zaznaczyć, że kwestia dostępności do utworów osieroconych, do których, czy w ogóle kwestia dostępu do utworów, których autora, których właściciela praw majątkowych nie znamy, jest możliwe tylko na terenie Unii Europejskiej i właściwie tylko w krajach, w których ta dyrektywa została zaimplementowana, a nie jest z tym wcale tak fajnie, chociaż mieliśmy to zrobić do 2014 roku, do końca października był czas na wprowadzenie tego w całej Unii, ale jednak nie zostało to do końca zrealizowane. Ponadto dyrektywa zakłada, że dla każdego utworu będziemy osobno sprawdzać właściciela praw majątkowych, co jest pewnym utrudnieniem, ale w momencie, kiedy już ustalimy, że po procesie starannego wyszukiwania można to wpisać na listę utworów osieroconych, która jest prowadzona przez Urząd do Spraw Harmonizacji Rynków Wewnętrznych, OHIM, dzięki czemu utwór uznany w jednym kraju za osierocony, jest możliwość korzystania z niego w całej Unii Europejskiej. Istotna jest kwestia, jeszcze nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, czyli ustawa o prawie autorskim, ta znowelizowana, ale też ta dyrektywa nie dotyczy wszystkich rodzajów utworów. Dotyczy publikacji książkowych, periodyków, fotografii, które zostały umieszczone w dziełach i utworów plastycznych umieszczonych w dziełach drukowanych, a także fonogramów i wideogramów, ale nie już samodzielnych fotografii czy samodzielnych utworów plastycznych. I tutaj ustawodawca twierdził, że jest zbyt trudno określić właściciela praw majątkowych, więc w ogóle lepiej się za to nie zabierać, co budzi pewne wątpliwości. W każdym razie został ustalony katalog, w którym należy sprawdzić, czy kto mógłby być potencjalnym właścicielem praw majątkowych. Jeżeli chodzi o ten polski katalog, to dla dzieł pisanych są to m.in. katalogi Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej, baza ISBN-ów, Związek Pisarzy Polskich i inne. Jest około 10 instytucji, w których należy to sprawdzić i potem można spokojnie już to wpisywać. Jeżeli chodzi o nasze badania, to sprawdzałyśmy filozofów, filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20-lecia międzywojennego. Zajmowałyśmy się tylko Żydami. I jeżeli chodzi o utwory osierocone, to za potencjalnie osierocone uznałyśmy 24 z 31, jeżeli chodzi o studentów filozofii i 21 z 32, jeżeli chodzi o filologię polską. Są to całkiem dobre wyniki, bo jeżeli chodzi o zbiory filmowe z dwudziestolecia międzywojennego, to spotkałam się z opinią, że nie są znani właściciele praw majątkowych żadnego z nich, więc w sumie dostęp do nich powinien być bardzo ograniczony. Jeżeli chodzi... Coś nie w tą stronę chyba. Jeżeli chodzi o to, o takie uwagi do, zarówno do ustawy, jak i do dyrektywy, trochę zastanawia, że nie zostały tam umieszczone akty stanu cywilnego, które umożliwiałyby sprawdzenie, czy właściciel, czy autor żyje, czy nie żyje i ewentualnie kto mógłby być spadkobiercą. I myślę, że byłoby to najłatwiejsze do sprawdzenia właśnie w taki sposób. Poza tym wtedy moglibyśmy zastosować takie sprawdzenie dla autora, a nie dla każdego utworu osobno, co znacząco przyspieszyłoby pracę. Dlatego wydaje nam się, że 70 lat od udostępnienia utworu można by postulować sprawdzenie danych na ten temat w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto powstaje też pytanie o to, czy nie można domniemywać i uwalniać utworów osieroconych, które na przykład pochodzą z XIX wieku. Czy nadal powinny być one zamknięte dla publiczności, bo nie zostanie to wszędzie we wszystkich tych instytucjach sprawdzone. Nie wiadomo też, jak będzie to wyglądało w praktyce, czy te instytucje będą sprawdzać to nieodpłatnie, czy
ile będzie trwał taki proces wyszukiwania. Niemniej jest to naprawdę duża rewolucja i 20 listopada otworzy się po prostu sezam z bardzo dużą ilością utworów, które były do tej pory niedostępne i z dziedzictwem, z którego po prostu ilości i znaczenia nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. To dziękujemy za uwagę.